No środek w tej chwili wygląda już zupełnie inaczej, już na pierwszy rzut oka wydaje się znacznie bezpieczniejszym miejscem. Interesanci, którzy wchodzą do ośrodka, na początku natykają się właściwie na taką, można to roboczo nazwać, śluzę bezpieczeństwa. Jest tam takie specjalne pomieszczenie dla interesantów i trzy okienka, za którymi będą siedzieli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Oczywiście są różne przypadki, są różne historie i czasami będzie taka potrzeba, żeby przejść do innego pomieszczenia na rozmowę indywidualną. I po wstępnej weryfikacji taki interesant zostanie zabrany z tego pomieszczenia już do wewnątrz, do pomieszczeń dla pracowników, do których normalnie, bez wpisania specjalnego kodu, nikt nie będzie się mógł dostać, tak jak to było jeszcze rok temu. Poza tym oczywiście wszystkie pomieszczenia są monitorowane, w związku z tym jest zapis kamer do ewentualnego późniejszego użycia, jeśli będzie taka potrzeba. To są wszelkie środki, które zostały tutaj wprowadzone, natomiast wójt gminy jednoznacznie stwierdza, że nie są pewni, czy to wystarczy. Ten ośrodek musi jeszcze popracować i na ewentualne zmiany czy dodatkowe udogodnienia przyjdzie jeszcze czas. Zrobiliśmy wszystko na poziom naszej wiedzy, po konsultacji z projektantami. To zrobiliśmy, natomiast prawda jest i taka, że my też i od interesantów odchodzić się nie możemy. To jest na przykład łatwo zrobić w policji czy w straży, kiedy są drzwi zamknięte, okienko, przepustka. Tutaj interesant przychodzi do nas. Gmina to jest takie miejsce, gdzie jest pełny kontakt z interesantem. Nie da się tego po prostu oddzielić. Zrobiono bardzo dużo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tutaj tych pomieszczeń. Natomiast wcześniej też nie czuliśmy się zagrożone. Pracownicy mówią jednoznacznie, że teraz czują się rzeczywiście bezpiecznie, ale jak Państwo przed chwilą słyszeli, wcześniej też nie było jakiegoś wielkiego zagrożenia i jednoznacznie mówią o tym, że przychodzą tutaj różni ludzie. To jest specyfika tego urzędu. Różne sprawy są tutaj do załatwienia. Bywają również interesanci roszczeniowi, ale nikomu nigdy do głowy nie przyszło, że może tutaj się zdarzyć taka historia jak 15 grudnia 2014 roku. Jeżeli chodzi o Lecha G., który wtedy dopuścił się przestępstwa i jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jego proces w tej chwili cały czas trwa i dobiega końca.